No i poszła trzecia odgałęź. Tak jak widać, niefortunnie padła na tamtą jabłonkę i ją troszkę uszkodziło. Ale tak jak zobaczycie, tutaj spróchniała cała w środku. Ona więc połamała tą. Co, kochanie? No i zaraz to wszystko potniemy też. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach, żeśmy tą już jabłoń pocięli, tak jak tutaj widać, bo strasznie ona była spróchniała, w środku do niczego się nie nadawała, nic nie ma, po prostu wycięliśmy tutaj, chyba że ona chciała magnolia albo będziemy orzecha sadzić jeszcze, kwestia do gadania się. To drewno zostawiliśmy, to będzie do wędzenia. Dalej tam prace trwają w sadzie. Przycinamy drzewka, malujemy, białkujemy. No i jest to dużo pracy, ale powoli, powoli. Wszystko zależy teraz od warunków. No jeszcze mamy początek marca, więc jest jeszcze troszkę zimno. Już powoli zaczęliśmy grabić te liście, to wszystko na kupę, żeby to spalić. Ogniseczko. No bo tutaj już ma szklarnia przyjechać, a więc jeszcze trzeba uporządkować tą resztę ziemi. No tylko że rano jak przyjeżdżamy tutaj, to są minus 7, minus 8, a więc ziemia jest mocno zmarznięta. A więc dopiero tak po południu, jak to wszystko osusza wiatr, to można dopiero coś popalić, uprzątnąć. Tak na obecną chwilę to jest po prostu. No tak, tutaj jeszcze trzeba będzie przyciąć tego dęba, tą, tak jak wcześniej wspominałem, ten suchy konar, tylko że patrzałem, że on jest złamany, tak jakby w środku leżał, a więc chyba zaczepimy linką i pociągniemy ciągnikiem. Jak od dołu się będzie cięło, to ta góra może spaść na głowę i taka włazić aż tak wysoko tam z piłą, to no już koło świerków też się udało ładnie wyczyścić te. Wszystko tutaj się wygrabi. Następny hamak się powiesi. Fajnie w cieniu, a więc będzie można sobie poodpoczywać po ciężkim dniu pracy. Tak powolutku, powolutku się posuwamy do przodu.